teraz przyjechaliśmy, pierwszy przystanek nad Morze Śródziemne. No i po długiej podróży jesteśmy. Shalom! Podziwiamy miejscowość Haifa i panoramę tego miasta. Jesteśmy w Nazaret i przed nami panorama miasta Nazaret. O, kąpieluweczki. Kąpieluweczki. Dajmy do wody. Do wody miłości też.
Teraz idziemy na rejs statkiem. Będziemy pływać po jeziorze. Jakie to jezioro? Genezaret. No dobrze. Tiberiata. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom, shalom, shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom. Jordan i za chwilę będzie można się ochrzcić ponownie. I tutaj są ludzie, którzy będą się chrzcili. Tak to wygląda. Proszę panią, ja nie wiem jak tam jest głęboko. Kilka słów. No będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne, także piękne, piękne wydarzenie sakramentalne. Kolejny raz. Dobrze. Zaraz ochrzcimy też księdza. Dosyć ciepła. Na powietrzu tak, 26 stopni. Wyporność spora, nie idzie zamurkować. Strasznie słona. Noże martwe, yeah! Ale słone! Bardzo! Tak słone, że piecze w usta. Dlatego jest to morze słone. Pasuje. Ahavu, ahavu, seichu.
Oj nafsi chojlas Ahav seichu Oj 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 oj. Jakieś ważne słowo przed wejściem, coś ważnego. Jakaś jedna myśl. Jesteśmy w cudownym miejscu, tutaj narodził się Pan Jezus. Tyle czekaliśmy, już jesteśmy, dochodzimy. Wchodzimy. Modlitwy Ojcze Nasz w różnych językach. Pogoda w Izraelu fantastyczna. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia innych filmów z innych